Tak, drużyna z Wielowsi postawiła nam ciężkie warunki. Spodziewaliśmy się tego, bo to był mecz derbowy. Myślę, że drużyna z Wielowsi takim była naszym odwiecznym rywalem, jeszcze większym niż myślałem o Krzyszów. I te derby odbyły się pierwszy raz, chyba jeśli dobrze pamiętam, to od około 17 lat. Nie graliśmy ze sobą nawet sparingów. Zawsze były jakieś animozje, choć takie trochę sztuczne, ponieważ no, z wieloma chłopakami się znamy. Duża wymiana następuje też na liście mieszkańców między sobą i Wielowsią. I jest to jakoś tak rozmuchane trochę, ale zawsze emocje te spotkania budziły i wiedzieliśmy, że dzisiaj też tak będzie. Tak, no mieliśmy remis i wygraną, co prawda, tak. I dzisiaj liczyliśmy na tą wygraną. Wiedziałem, że będzie ciężko. Brakowało mi trzech zawodników, aczkolwiek ci, co byli, nie zagrali źle. Mam pięciu juniorów, którzy mocno pukają do składu i będę im dawał szansę, gdyż tak jak już nieraz mówiłem, że no, musi przyjść ich pora, tak. Nie możemy ciągle grać w wieku 35 lat i starsi niektórzy nawet. Także zagrali dzisiaj dobrze. W drużynie przeciwników wystąpiło dwóch naszych byłych zawodników, Andrzej Bonasiak i Leszek Szwedo. Też na pewno im bardzo zależało na pokazaniu się. Myślę, że obaj zagrali dobre zawody i trochę nam tu krwi napsuli. No ale szczęśliwie, myślę, trochę udało się nam ten mecz wygrać, zwłaszcza, że Wielowieś miała jedną no, naprawdę znakomitą okazję w końcówce meczu, kiedy to była poprzeczka i dobitka nie trafiła do bramki. To jest tylko piłka nożna. No niestety przewaga była w pewnych momentach znaczna. Niewykorzystane sytuacje się mszczą niestety. No i wpadła bramka i przegrywamy ten mecz. Trudno, walczymy dalej. Żeby było dobrze, to trzeba walczyć i wybiegać mecz. No, my dzisiaj naprawdę graliśmy dobrze, lecz nie było szczęścia. Derby Tarnobrzega no, rządzą się swoimi prawami, także bardzo dobrze, że jest bardzo dużo ludzi, młodzieży, dzieci, także bardzo się cieszymy, że tak to wszystko się odbyło. Wybranie nowego zarządu, no, staraliśmy się, no, żeby ruszyć, boisko piękne. Pozbieraliśmy swoich chłopaków, bo dużo chłopaków gra oczywiście z Wielowsi, także no, będziemy dalej grać, walczyć, żeby było ciekawie na osiedlu. No mówię, jeżeli chodzi o naszą drużynę, no młodzież, dużo młodzieży, troszkę doświadczonych zawodników, trzech, czterech. No, zaangażowanie było bardzo duże, to było widać. Walczyli chłopacy naprawdę, z całego serca im wierzyłem takiego meczu. Mówię, no, młoda drużyna będzie się ogrywać i będzie walczyć na pewno dalej w B-klasie, a potem może zobaczymy, jak będzie w przyszłym sezonie. Może coś się wzmocnimy, może będziemy walczyć o awans, ale w tym sezonie gramy tylko dla właśnie dużej części młodzieży, kibiców. Także będziemy dalej grać i walczyć. A co z trenerem pierwszym? No dalej są poszukiwania, nie trafiliśmy. Może ktoś się boi, nie chce wziąć, także będziemy szukać trenera. Są rozmowy prowadzone, także myślę, że przyszły mecz już poprowadzi to trener pierwszy.